mamy rok. Masz rację. 2018 rok po Chrystusie. Tak? Czy zastanawialiście się, dlaczego od momentu, kiedy przyszedł Chrystus, zaczęliśmy liczyć czas od początku? Wiecie, ja w swoim życiu tak samo zaczęłam liczyć czas od początku, kiedy spotkałam Jezusa Chrystusa, żywego Boga i Zbawiciela, który mnie wybawił ode mnie samej. Bo tak naprawdę, wiecie co? Bóg przyszedł tutaj, żeby nas wybawić od nas samych. Kiedyś myślałam, że to my wymyśliliśmy sobie bogów. I rzeczywiście to jest prawda. Wymyśliliśmy sobie wielu bogów. Ale żaden z tych bogów nie jest prawdziwy. I powstało mnóstwo religii. Ale tylko Jezus Chrystus przyszedł, żeby pokazać nam i objawić nam prawdziwego Boga, który jest Ojcem. Boga, który jest Ojcem. I wiecie, ja poznałam właśnie tego Boga. Jezusa Chrystusa z Nazaretu, który za mnie zmarł i oddał w ogóle za mnie całe swoje życie. Zapłacił swoją cenną krwią za mnie. I oczyścił mnie ze wszystkich grzechów. I przyjęłam to wiarą, bo zbawienie przyjmuje się przez wiarę. Przez wiarę. Ono jest z łaski. Ono zostało wykonane przez kogoś innego, przez Jezusa Chrystusa. A przyjąć je możesz wiarą, a nie z uczynków, nie swoimi uczynkami. Wiecie, ja tego Boga poznałam i zaczęłam liczyć czas od początku. Mój czas przed Chrystusem wyglądał żałośnie. Byłam osobą, która była w ogóle niepewna siebie. Nie stanęłabym nigdy tutaj. Nie mówiłabym do was przez mikrofon. Ale ta zmiana była tak potężna, że dzisiaj tutaj stoję i mówię wam o tym, czego doświadczyłam, ponieważ Bóg jest doświadczalny. Tak jak prąd. Boga nie widać i prądu też nie widać. Ale działanie tego prądu widać, można doświadczyć. I ja doświadczyłam potężnego działania Boga. Przed Chrystusem w moim życiu była śmierć. Na przykład byłam od 7 lat mężatką. I moje małżeństwo polegało na tym, że wieczorem po 22 spotykaliśmy się w domu. Wracałam do pracy, wypompowana jak nie wiem co. Siadaliśmy sobie przed telewizorem. Robiłam coś do jedzenia w jednym garnku, bo nie chciało mi się zmywać. Włączaliśmy telewizję i jedliśmy to, co ugotowałam. Po czym zasypialiśmy i około 3-4 zwlekaliśmy się sprzed tego telewizora. Myliśmy zęby, rozbieraliśmy się, kładliśmy się spać, a o 6 rano wstawaliśmy do pracy. I tak wyglądało nasze życie. Nie chciałam mieć dzieci ze swoim mężem. W ogóle łączyły nas tylko imprezy, a później już nawet imprezy nie, bo chciałam po prostu imprezować ze swoimi kolegami z pracy i udawać, że jestem taka hop do przodu. Udawałam kogoś, kim nie jestem. Udawałam ciągle kogoś, kim nie jestem. Wiecie, to się wszystko brało z odrzucenia, ponieważ ja byłam dzieckiem, które miało się nie urodzić. Moi rodzice zaliczyli wpadkę i musieli się pobrać. Mój tata był niezadowolony, że nie byłam chłopakiem, więc zawsze byłam nie a propos. W ogóle zawsze byłam nie taka jak trzeba. Zawsze byłam porównywana z innymi. I skutek był taki, że po prostu moje poczucie własnej wartości było zerowe. Ja jak wchodziłam do tramwaju albo do autobusu i widziałam, jak ludzie się śmieją, to myślałam, że się wyśmiewają ze mnie. Byłam tak niepewna siebie, tak spragniona w ogóle akceptacji i miłości kogokolwiek. I z tego pragnienia akceptacji i miłości kogokolwiek w ogóle wyszłam za mąż. I wiecie, takie było moje życie przed Chrystusem. Dzisiaj jestem po Chrystusie. Spotkałam się z żywym Bogiem. Narodziłam się na nowo z Ducha Świętego. Wiecie, Jezus powiedział takiemu religijnemu człowiekowi, który przyszedł do Niego w nocy i chciał się dowiedzieć, na czym polega Jego fenomen. Jezus mu wtedy powiedział, nie odpowiadając na jego pytanie, musisz się Nikodemie narodzić na nowo. I to jest ważne po dzień dzisiejszy. Tylko ten, który się narodzi na nowo z Ducha Świętego, jest Bożym dzieckiem. Nie wierzcie w te bzdury, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga.
Tak nie jest, bo dzieckiem może być tylko ten, kto się narodzi z Boga. Dopóki nie jesteś narodzony z Ducha Świętego, masz w sobie zgniłe ego. Kręcisz się wokół siebie, wokół własnej osi. Jeżeli kiedykolwiek pływałeś na łódce, to wiesz, że żeby dopłynąć gdzieś, musisz mieć jakiś punkt odniesienia. Jeżeli punktem odniesienia jesteś ty sam, to nigdzie nie dopłyniesz. Musisz mieć stały punkt odniesienia. I tym punktem odniesienia w twoim życiu jest tylko i wyłącznie Bóg. Jeżeli narodzisz się na nowo, jeżeli zostaniesz wypełniony tym Bogiem wewnątrz, jeżeli odrzucisz swoje ego, bo najpierw musisz odrzucić coś, co cię napełnia, i to się nazywa pokuta, to się nazywa odwrócenie od tego, co myślisz, odwrócenie od tego, co, czym żyjesz w aktualnym życiu. Wtedy dopiero może wypełnić cię Bóg. Dzisiaj możesz się narodzić na nowo, to jest proste. To jest proste. Każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Każdy, kto uwierzy w swoim sercu, że Jezus Chrystus zmarł za jego grzechy. Bo słuchajcie, On nie umarł za masę. On umarł tam za każdego z nas. Za mnie, za ciebie, za ciebie. Za ciebie, który się teraz chwiejesz, też umarł Jezus. On tam wisząc na krzyżu, po prostu myślał o tobie. Był katowany, był w ogóle totalnie poniżony. Był bez tej szmaty religijnej na biodrach. Był zupełnie nagi, odarty ze skóry, z mięśni. On tam wisiał, cierpiał za ciebie, realnie cierpiał. Wziął na siebie całą winę, abyś ty już nie był potępiony. Abyś mógł się stać jego sprawiedliwością. Jeżeli ty to przyjmiesz, jeżeli to dzisiaj przyjmiesz, uwierzysz w swoim sercu i wezwiesz jego imienia. Jego imię nie jest bez znaczenia. Jego imię znaczy Bóg, który ratuje. Jeżeli wezwiesz imienia Jezus, będziesz zbawiony. Będziesz zbawiony, narodzisz się na nowo. Narodzisz się na nowo. Możesz mieć życie po Chrystusie. Możesz zacząć liczyć życie od początku. Wtedy ci powiem, On ci powie, stare przeminęło, teraz wszystko zaczyna się na nowo. Wszystko zaczyna się na nowo. Bóg jest Bogiem nowych początków. To nie jest zmiana myślenia. To nie jest tylko zmiana, nie wiem, stylu życia. To jest po prostu zaczęcie życia na nowo. Możesz mieć swoje po Chrystusie. Możesz zawołać do Jezusa. Jeżeli uwierzysz w sercu i wyznasz, że On jest twoim Panem, oddasz Mu panowanie, On napełni cię sobą i twoje życie zacznie się od początku.